Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Neutral, a to kolejny odcinek z gry Shakes and Fidget. Dzisiaj jesteśmy na Magu. Mag, który już jakiś czas nie pojawiał się na kanale, troszeczkę was znudził, takie miałem wrażenie, bo jednak mimo wszystko codziennie swojego czasu pojawiały się odcinki właśnie z tego maga. Także wrzuciłem troszeczkę innych, nazwijmy to serii, klas postaci po prostu, wrzuciłem z nich odcinki. No i teraz na tego maga wracamy. To, że była seria na to, że była przerwa na kanale z tego maga, nie oznacza, że my mieliśmy przerwę od grania tutaj na nim, dlatego że codziennie wiadomo wszystko, co miałem robić, robiłem. Tyle lochów mam dla was zapisanych, to wszystko sobie obejrzymy na koniec odcinka. No i dzisiaj jeszcze pociśniemy tornado. Dlaczego tornado? Ano dlatego, że napisaliście mi pod wczorajszym odcinkiem, że jest błąd z tym eventem Wiedźmy. W ogóle zauważyłem, że wszystko, co dodają nowe ostatnio, to jest w jakiś tam sposób zbugowane. No i ten event nowy i również jest zbugowany. Dlaczego? Ano dlatego, że tutaj piszę, jak sami możecie zauważyć, że ten wiedźmowy taniec możemy mieć odblokowany ten event dopiero po odblokowaniu wszystkich zwojów z zaklęciami. Co się okazuje, na W47 albo W48, nawet jeżeli tych zwojów nie mamy, no na W48 nie mamy nawet jednego jeszcze, no to mimo wszystko możemy wrzucać wszystkie itemki do tutaj kociołka. Może ja wam to zaprezentuję, może sobie tutaj troszeczkę poklikamy. I tak, jeżeli chodzi o to tornado, zobaczcie, dzisiaj Wiedźma chce miecze, no a my mamy naszyjnik. Naszyjnik w tym momencie kosztuje 35 tysięcy, także powinniśmy za niego dostać 70 i dokładnie tyle dostaliśmy, więc no Wiedźma mimo to daje nam razy 2 i mimo to przyjmuje wszystkie itemki, mimo że, tak jak mówię, w teorii nie powinna. Także jest to zbugowane, no ale wiadomo, cały serwer korzysta, więc korzystamy i my. Co zrobić? Dobra, więc tak, na wstępie jeszcze pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę, przepraszam w ogóle za tą dezinformację. Informacje we wczorajszym filmie, dlatego że, no tak jak mówię, no byłem święcie przekonany, że tak to działa, nawet po przeczytaniu tego, a okazało się, że jest bug. Oczywiście napisaliście mi o tym w komentarzach i w sumie stąd się dowiedziałem, sprawdziłem i faktycznie działa, więc dziękuję wam za tą informację też bardzo serdecznie, kto mi tam pisał, bo widziałem, że było to kilka osób. I tak, jeszcze na wstępie pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę. Wczorajszy odcinek z nowości, który dodałem chyba, nie wiem, o 21:00 wbił po jakiejś godzinie 150 kciuków w górę, także to jest bardzo duża ilość jak na tak krótki czas, także fajnie by było, ten odcinek wiadomo, że tyle nie zrobi, ale fajnie by było, jakbyście też jakąś fajną ilość kciuków tutaj wbili pod tym odcinkiem, także zostawiajcie tego kciuka, subskrypcja z dzwoneczkiem, 11800 pękło, ale apetyt rośnie w miarę jedzenia, więc lecimy do 12 000, także kto jeszcze nie subskrybuje, kto nie ma dzwona, możecie to zostawić, no i wiadomo, Discord i Twitch w przypiętym komentarzu i opisie. Oprócz tego, to jeszcze troszeczkę przedłużę, ale myślę, że warte jest to powiedzenia, dzisiaj na kanał Protexa, możecie kojarzyć, możecie nie kojarzyć, wleciał odcinek z milionerów, czyli była to taka, jest to taka seria u niego, w której on zadaje pytanie o tematyce Shakesa, no i zasady są mniej więcej takie jak w milionerach. No i ostatni odcinek, czyli pierwszy w ogóle z tej serii, wleciał u niego około 10 miesięcy temu, została zrobiona przerwa i teraz została ta reaktywacja, można powiedzieć, tej serii i zostałem do niej zaproszony ja. Możecie tam wbijać, mam nadzieję, że nie zapomnę w przypiętym komentarzu wam zostawić linku. Możecie tam wbić, obczaić, jak mi poszło. Mi się strasznie fajnie coś takiego nagrywało, strasznie były fajne pytania przemyślane. Także no, dla mnie super i bardzo dziękuję. Tutaj już Protexowi dziękowałem, ale dziękuję za zaproszenie, możecie wbić i obczaić. Ale zanim to zrobicie, no to lecimy z odcinkiem. No tak jak mówię, skoro jest ten błąd, no to przede wszystkim musimy tutaj to tornado sobie pocisnąć, kolejny level wbity. No i okej, zobaczymy, tego tornada nie wiem ile zrobię, jak tu będą jakieś bloki, to jeszcze muszę sobie wbić przede wszystkim do piekła, może też Esteros powinniśmy ruszyć, bo pamiętamy, że tych dwóch pierwszych szybko powinno paść, także jak jakąś broń bym zmienił albo coś, to może jeszcze podziała, tutaj znowu ten pierścionek możemy wrzucić, no wszystko śmiga tak jak należy. Co na tym magu się zmieniło, zanim w ogóle przejdziemy do lochów? No aurę dzisiaj będziemy mieli 250, okej, czyli dzisiaj już sobie tą aurę wbijemy na kolejny poziom, możemy to w sumie zrobić już teraz, powiedzmy, że te laczki sobie wrzucimy, mamy coś dla zwiadowcy, ale tu w sumie, no w sumie, chociaż nie, ten ma, dobra, na razie zostawimy, zobaczymy później, możemy sobie od razu wziąć to, no i mamy jakieś rękawice, dają nam sporo golda, więc od razu możemy skorzystać i wrzucić, nowa aura, wiadomo, jeszcze lepsze bronie, jeszcze lepsze itemki nam polecą, także git, także aurę mamy w tym momencie czwórkę, menadżer areny, na menadżer areny, w tym momencie większość naszych
niestety grzybów przeznaczamy, dlatego że ja tutaj przed chwilą zrobiłem reset, tak teraz to już lecę nie do równych liczb, tylko po prostu klikam maksa i lecę, rozbijam to po kolei, aż będę miał wszystko na jakiś fajny poziom rozwinięty i dopiero znowu czekam, aż te runki się uzbierają, ale tak jak mówię, no jeżeli chodzi o tego menadżera areny, no to no wszystko, grzyby ładujemy, bardzo dużo grzybów to, dlatego że no możecie sami zauważyć, mamy już tak 4 ozłocenia i z tego co widzę 4 przyspieszenia, chyba więcej nie mamy, chociaż nie jestem pewien, zaraz zobaczymy, czy tutaj dalej coś może jest. No tak jak mówię, same ulepszenia kupuję, one już w tym momencie kosztują 200 grzyba, także codziennie te 200 grzyba idzie na to, no ale wiadomo, że chcemy tego menadżera areny ulepszyć do maksa jak najszybciej i mieć to po prostu z głowy, potem już kupować same skipy. Tutaj możemy w sumie jeszcze zobaczyć, okej, tego nie mam ulepszonego, więc tak jak mówię, no póki co chyba tylko jeden skip 7-dniowy kupiłem, dlatego że akurat wtedy nie miałem nic innego do kupienia u właśnie tego kupca oprócz skipów, także kupiłem ten 7-dniowy. A tak to same ulepszenia. Dobra, tutaj mamy jeszcze gemik duży, przed chwilą mi poleciał. Możemy go wymienić na przykład za ten, jest zawsze tam troszeczkę do przodu. Jeżeli chodzi o gemy, to mamy jeszcze nawet dwa ze starej kopalni, no może jeszcze uda nam się je podmienić, ale na razie niech one sobie będą, nie będę tutaj skipował. I okej, jeżeli chodzi o pupilki, w tym momencie wyglądają tak, to na szybko 41 siorb, tutaj 47 dzinka, tutaj 32 ponikoni, w sumie już chyba możemy pokonać tego, ale nie śpieszy nam się, kogieniuta już pokonaliśmy, 32 chomp, no i w wodzie krok 39, teraz już czekamy na siedmiornicę, żeby na nią przejść. No a tutaj jeżeli chodzi o inne rzeczy, to w tym momencie nam się nie śpieszy, tutaj jest dziunia, poniedziałkowa noc, to w sumie ją będziemy mogli niedługo sobie pokonać, żeby właśnie ją złapać, a tutaj mamy co piątkową noc, okej, o to wczoraj było w sumie, ale chyba go jeszcze i tak byśmy nie pokonali. Dobra, lożki się prezentują tak, lożki wam jeszcze pokażę na poczcie, to możecie na szybko przelecieć, strefa mroku jeszcze nie robione, nic oprócz tornada, twierdza, dobiliśmy salkę 10, żeby już nasza gildia miała z nas powiedzmy jakiś tam pożytek, nazwijmy to. Dobra, zobaczymy czy tu w ogóle coś ciekawego ja mam, okej, możemy jakieś porobić przy okazji, no pamiętamy, że teraz jest ten event twierdzy, więc ci żołnierze szkolą się dwa razy szybciej, także no fajnie to wykorzystywać. Nawet sobie podniosłem koszary jeszcze jeden poziom do góry, bo jednak jak było tych 9 rycerzy, to często mi się szkolili i zapominałem o tym i przez to właśnie troszkę tam się czasu marnowało, zwłaszcza podczas tego takiego eventu. Okej, tu mamy twierdzę. Aha, to są w ogóle ataki. Tu są jeszcze jakieś obrony, ale tu już wszystko porobiłem wcześniej, bo nie tak dawno wróciłem do domu, tak jak mam być szczery i mówię, od razu wam to nagram. Dobra, zrobimy sobie tutaj szkolenie. No i lecimy dalej. Serce na 9 nam się zbuduje, będziemy mogli, pewnie dzisiaj puścimy od razu traktor też na 9, żeby tutaj wiecie, troszkę przyraszować, a jak już nie będzie eventu, to sobie trenerka zrobimy na jakiś tam wyższy poziom, także podziemia w tym momencie tak wyglądają. Gildyjka też na szybko, 209 poziom średni, 512 rycerzy, 158%, także jest git, nie? Kalendarz, no to wiemy wszystko i chyba tyle. Dobra, więc możemy lecieć do tornada, zobaczymy jak z tym tornadem pójdzie, nie jestem pewien czy bardzo dużo tutaj zrobimy. No zobaczcie, tu już jest kolejny wojownik, to jest raczej blok, tu raczej będziemy tych bloków troszkę mieć, bo jednak tego tornada ja nawet sobie darmówkami klikałem dzisiaj prawie cały dzień, więc no na pewno też troszeczkę nam tam padło. No i zobaczcie, no i teraz zwiadowca, którego nawet nie możemy pokonać, także no jeżeli chodzi o to tornado, to niestety chyba za dużo nie zrobimy. Wbiliśmy ten jeden level, 188, dobra, okej, jeszcze jeden pokonany, no ale tu kolejny wojownik, bardzo podobne statystyki, dobra, więc no jeżeli chodzi o tornado, to za wiele w tym momencie nie zrobimy. Tutaj mamy jeszcze pasek, mam też trochę golda, więc mógłbym, powinienem w zasadzie rozdać tego golda w statystyki. Inteligencja 1420, dobra, to teraz sobie polecimy na szybko, powiedzmy tak gdzieś do 1,5 miliona, żeby nam zostało, polecimy sobie tutaj w HP i poszukamy nowej rózgi, bo rózgi na pewno już jakieś nam będą lecieć lepsze aniżeli nasza obecna. Przy okazji też mogę wam pokazać, że znalazłem sobie itemki na premię do PD. W tym momencie jest to po 1%, także łącznie daje nam 8%. Jak robię awkę, to sobie zmieniam, chociaż wczoraj zapomniałem, tak szczerze, bo robiłem awkę szybko wieczorem, więc zapomniałem, co mnie potem bardzo bolało, że znalazłem te itemki i w sumie znalazłem je chyba, nie wiem, 2 dni temu albo 3 i w sumie raz ich użyłem, a raz nie, także muszę pamiętać o tym. 8% ale wiadomo, na razie więcej znaleźć nie możemy przy naszym obecnym stanie run, także lepsze to niż nic. Dobra, czyli co? Aha, tą broń teraz szukamy, tu jakieś bronie mam, ale to nic ciekawego. O, ok, a plus 14, kurde, słabiutko i nie ma żadnej runy, i 14 to też powinny nam już dać po nawet 20, no właśnie, 20, 25 i będziemy chcieli poszukać sobie z runą.
Chociaż wiadomo, no jeżeli będzie jakaś na inteligencję bez runy, to też nie będziemy wybrzydzać. Tutaj plus 9. Wcale te bronie nie są jakieś super. Tutaj plus 9. Tu na szczęście. No zobaczymy, czy coś nam jest w stanie polecieć. Tutaj fajna, 32, ale rozrzut nie jest jakiś tam wybitny. No i na HP, więc szukamy dalej. Tutaj na szczęście. Inteligencja plus 22 i bardzo fajny rozrzucik. No co prawda 2% obrażeń tracimy, ale chyba warto podmienić. Wydaje mi się, że warto. Dobra, zrobimy sobie od razu cyk. No i okej. Możemy troszeczkę jeszcze tutaj golda wydać te statystyki, powiedzmy, że zostawimy sobie tyle i dobra, i może polecimy teraz w ten Esteros, zobaczymy, czy ten Esteros jesteśmy w stanie pokonać. No tak jak mówię, dość szybko w ogóle ten Esteros pokonaliśmy, myślałem, że my go w ogóle jesteśmy w stanie pokonać od poziomu 190. O kurde, jakie buty, zobaczcie, plus 122, dobra, ubieramy je od razu, to sobie możemy w sumie zapisać, żeby już mieć na przyszłość, dokładnie, Robert popijawa i okej, tutaj z tych musimy odzyskać klej, no dobra, to my chyba te buty mamy bardzo stare, no ale okej, powoli tu się wymienia, ile to nam daje, 232, kurde, to my tu nawet te epiki, dużo tych epików mamy starych, tu klata jest w miarę aktualna, chociaż też, ale tutaj na wszystkie cechy, no dobra, no będzie trzeba coś pokombinować, no przydałby się weekend epicki, ja cały czas powtarzam, że na takich nowych serwerach weekendy epickie bardzo się przydają, dlatego, że no jakby nie patrzeć, no wiadomo, że dużo nam to daje, nie? Dużo nam daje na nowym serwerze, bo za każdym razem jak przymierzymy jakieś nowe epiki, to jesteśmy w stanie sobie coś tam nowego popchnąć w lochach, nie? Więc tutaj no ubrać się w same epiki w tym momencie dałoby nam naprawdę dużo. Dobra, ten Minecraft Lannister, kurde, coś nie chce paść, a zobaczmy jeszcze tutaj w piekle, stara dusza. Stara dusza to jest wojownik, ostatnio mieliśmy z nią bliskie próby, także może dokładnie, może nam się ją uda pokonać i udało się, niestety nic nam nie dropło z niej, ale że ten Minecraft Lannister nie chce paść, w ogóle nie obczajałem procentów. Troszeczkę ten odcinek dzisiaj taki, powiedzmy, na szybko. Dobra, męczy dusza to jest zwiadowca, tam była jedna bardzo bliziutka próba, chyba mu zostało 190 tysięcy, także okej, obczajmy jeszcze to. No szczerze mówiąc, myślałem, że bardziej na tym odcinku się skupimy, udało się, bardziej się skupimy na tornadzie, no ale niestety jak widzicie, no to tornado niepotrzebnie dzisiaj cały dzień, chociaż no mówię, nie miałem co robić i cały dzień darmówkami sobie biłem to tornado, no i teraz już jesteśmy dość do przodu w nim, także może jutro jeszcze coś pociśniemy z tego tornada, jak tutaj znowu jakąś broń lepszą znajdę. No mamy 194 level, trochę tych leveli wbiliśmy, a ile nam teraz broń by da? Plus 36, zobaczcie. Także no, już tutaj bronie o wiele lepsze, plus 50 nawet nam się trafia, chociaż to akurat jest rozrzut słaby, no ale i na HP, no ale okej, czyli broń już jak najbardziej możemy jakąś nową sobie znaleźć, tutaj na przykład plus, no ten to ma akurat rozrzut słaby, ale dobra, no to co, nie będziemy na razie broni szukać, tylko to co tam jeszcze będziemy w stanie machnąć, to sobie machniemy tutaj, tego mańkuta chyba nie ma sensu, kogo my teraz mamy, zlepek potępionych dusz, dobra, to jest mag, może tego maga nam się, o kurde, jak szybko, nie byłem nawet świadom, że tak szybko uda nam się pokonać. Dobra, też zapisujemy. Kurde, znowu mi tu coś, jakiegoś mam chyba włoska i dlatego mnie tutaj tak swędzi. Dobra, Grunge mag pokonany, no i teraz mamy biczownika i co z tym biczownikiem, czy my tego biczownika jesteśmy w stanie pokonać, powiedzmy jeszcze 25 grzybków na niego, jeżeli się nie uda, no to na pewno zawki wbijemy 100, o kurde, udało się, 199, dobra, ej, to nam jeszcze jednego levela brakuje, żeby sobie móc pakiet kolejny tutaj zakupić, powiedzmy, chyba że już mamy, nie, to nam się błyszczy, bo jest promocja, no tak, bo ten kolejny jest od 200 poziomu, spoko, czyli co, no tornada nie chce chyba na razie. Zobaczcie, ile my na starej broni jeszcze popchnęliśmy na tym magu. To jest w ogóle dla mnie świetne. Ale dobra, jeżeli chodzi o to piekło, powiedzmy tak, piekielny ogar, to jest zwiadowca. No nie wiem, czy jesteśmy w stanie go pokonać. No mamy teraz ten weekend golda, więc na pewno te nasze statystyki też są fajniejsze, jeśli o to chodzi, no ale zobaczmy, dobra, zostawimy tak 50 grzybków na takie codzienne czynności, powiedzmy, zobaczmy tą ostatnią walkę, no jeżeli udałoby nam się go, oj, to już widzę, że to nie będzie ta próba, bo niestety tutaj zobaczcie, że no, minus milion, w sensie no, same krytyki, nie, na koniec nam zabrał połowę naszego HP jednym ciosem, no ale dobra, będziemy go tu jeszcze próbować darmówkami, super, czyli tak naprawdę mimo, że nie wbiliśmy tego 200 levela, to i tak odcinek nazwiemy, że wbiliśmy 200 poziom, no i
będziemy sobie mogli te grzyby od handlarza grzybów, tutaj ten pakiecik zakupić, to tam chyba kolejne dusze dostajemy, to akurat traktor rozbudujemy, no same plusy, może nawet zaraz przeklikam tą awkę, zobaczymy, może z samej awki wbiję ten 200 z trzech pasków, bo ja i tak lecę na expa, jeżeli nawet jest weekend golda, oczywiście na takim etapie levelowym, gdzie jeszcze ten level jest dość niski, no ale dobra, myślę, że git, myślę, że fajny progres, fajnie, że nam to piekło tak szybko popadało, może jutro będzie jakaś kontynuacja, w sensie jutro możliwe, że się pojawi odcinek z druida, ale może nagram jutro i wpuszczę wam w poniedziałek na kanał jakąś kontynuację z tego maga, no bo zobaczcie, że te lochy fajnie, fajnie nam idą, tylko no teraz to już koniecznie musimy broń wymienić i dalej byśmy podziałali, dobra. To chyba by było na tyle i teraz sobie obejrzymy jeszcze te lochy. Lochów mamy dużo, tu jeszcze w ogóle jest cyrk, tu jakieś mamy zadania, tu jednego trolla zapisałem, ale dobra, obejrzymy od początku. To są walki maga, więc no co mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o tego maga, no to one nie są jakieś tam bardzo krótkie. Tu jeszcze 158 level, no zobaczcie, od cyrku grozy do, od początku cyrku grozy do piekła wbiliśmy prawie 50 leveli, nie? No tam powiedzmy 40, więc no dużo, nie? Dobra, tutaj jakiś pierścionek na 3 staty, oczywiście używamy go do tej pory. Teraz mamy damę z brodą, czyli kolejnego wojownika. Również go pokonaliśmy. Tu już, no wiadomo, no te dają nam po na dwa, nawet czasem trzy levele każdy z tych lochów. Tu na koniec zobaczcie, jaki potężny krytyk. No to jest piękne w tym magu, jak ten krytyki może nawet przez całą walkę z takim wojownikiem bić malutko, a jak na samym końcu mu wywali krytyka, no to coś pięknego i dama z brodą została pokonana. Dobra, teraz mamy stukniętego żonglera. Kto to jest? To jest mag, okej, okay. Więc tutaj no z magami to my dużych problemów nie mamy. Zresztą widzieliście w piekle, jak dzisiaj maga poskładaliśmy, chociaż no tutaj 7000 HP nam zostało, ale grunże zostało, to najważniejsze, także git, lecimy dalej. Stuknięty żongler, wiedźma, co ja tu mam zapisane? Aha, ostatni kawałek lustra, dokładnie, bo tego jeszcze mogliście nie widzieć. Ostatni kawałek lustra 27 kwietnia nam poleciał z zadania i od tamtej pory możemy jednocześnie lecieć na wartę, robić tam lochy i tak dalej, nie? Więc, bo faktycznie na ostatnim odcinku jeszcze tych wszystkich kawałków lustra nie mieliśmy. Dobra, więc teraz tutaj walka z siamskimi bliźniętami, to jest zwiadowca, w sumie myślałem, że to wojownik, bo też taki twardy, no ale pokonany został. Dostaliśmy taką klatę, używamy jej do tej pory. Lecimy dalej, żartowniś Bronek, kolejny wojownik, zobaczcie. Tych wojowników, no dużo, dużo w tym cyrku grozy na naszą niekorzyść. Tak samo zresztą w piekle też tych wojowników było sporo. No w sensie jest nadal, bo jeszcze tego piekła nie zamknęliśmy. Tu jakiś paseczek pierwszy lepszy, no ale wiadomo, że nas to nie interesuje. No bo zwykły pasek, no to tak średnio. Człowiek guma, czyli zwiadowca. Ze zwiadowcami również problemów dużych nie mamy, no jesteśmy magiem, więc oni tutaj nie unikają od nas ciosów. Także no, nie ukrywam, że największy problem sprawiają nam właśnie nasi oponenci w postaci wojowników, którzy są najtwarci, no i też nas nieraz bardzo mocno uderzą. Ale to nic, tutaj Madame Mystique, standardowo pamiętajcie, żeby śledzić statystyki, jak to tutaj rosło i tak dalej, bo to zapomniałem wam wcześniej powiedzieć, no ale tutaj wiadomo, z każdym lochem jesteśmy mocniejsi, coś tam nam dochodziło i dzięki temu pokonywaliśmy kolejne lochy, zresztą zobaczcie sami, tutaj mamy 27 kwietnia i tutaj 29, prawdopodobnie 28 pocisnąłem o wiele bardziej tornado niż inne tutaj lochy, dlatego nie zapisywałem, no bo wiadomo jak to w tornadzie wygląda. O i zobaczcie, mamy berserka, tutaj zapisałem arenkę, coś ciekawego, no właśnie, no i to już pokazywałem taką walkę w tej serii na początku, ale to jest właśnie rzecz, dzięki której chce nam się grać tym magiem, no bo właśnie tutaj, no wiadomo, różnica level, różnica stat, no ale i tak jedna buła potem. Zobaczcie, w ogóle ten berserk teraz ma większy level od nas, ale jedna potężna buła, no i berserk został pokonany, więc git. Potępiona dusza to jest mag, także to chyba w ogóle... Aha, zaczęliśmy piekło, no tak, zaczęliśmy piekło. No i jeżeli chodzi o to piekło, no to wygląda w tym momencie tak, że maga pokonaliśmy praktycznie od razu. Kolejna to była wściekła dusza, znowu mag. No i zobaczcie, to jest walka, gdzie spotkał nas niesamowity troll, dlatego postanowiłem ją zapisać. No bo tutaj tak, no zostało jej 300 000 HP, no to w sumie nie taki troll, myślałem, że jej mniej zostało. No ale no, było blisko, ale niestety nam się nie udało. Ale od razu, to chyba była w ogóle darmówka, od razu godzinę później wściekłą duszę również pokonaliśmy. Tutaj cyk, cyk, cyk.
No i tutaj na przykład krytyk na sam koniec potężny, ponad 2 miliony, no i minus 100 tysięcy wściekłej duszy zostało, więc git. Tu jakieś rękawiczki w ogóle na 3 statystyki, w sumie nawet spoko, nie wiem co ja z tymi rękawiczkami zrobiłem, że ja ich nie mam, może dałem Magusiowi, dokładnie, one są na Magła, chyba mogłem nawet ich używać, ale to już mniejsza z tym, nieważne. Dobra, lecimy dalej, wściekła dusza mamy, Robert Popijawa, aha, to już się zaczęło dzisiaj, no i dzisiaj zobaczcie, że też mimo, że niedużo grzybów, zaraz ktoś napisze, a czemu na tym magu masz co chwilę mało grzybów? No bo na magu co chwilę jest coś do robienia, to już nawet mi się nie chce tłumaczyć. No i tak jak mówiłem na początku, kupuję ulepszenia codziennie do menadżera areny, to jest 200 grzybów. Co chwilę tutaj coś nawet samemu klikam, czy przeklikać jakiegoś peta, czy coś. No co chwilę jest coś do roboty, więc to nie jest tak jak na starym koncie, gdzie mogę sobie pozwolić, żeby wam wszystkie grzyby władować na odcinek i żeby wam zrobić na przykład, nie wiem, 1000 grzybów na jednego przeciwnika, nie? To w ogóle pokazuję drugi raz, ale chciałem te buty pokazać, no ale to już je widzieliście. Dobrze, że nam się udało ten Esteros pokonać, bo dzięki temu chociaż fajnie sobie zupgrade'owaliśmy te budki. Także tak jak mówię, no na to jest początek serwera, jest tu o wiele więcej wydatków aniżeli na jakimś innym serwerze, więc no, w sensie aniżeli na jakimś starym serwerze, także no z tym, żeby wydawać 1000 grzybów na przeciwnika na magu, jeszcze musimy poczekać, póki nie skompletuję sobie całego menadżera areny, póki tam jeszcze klaser kompletuję też przy okazji pupile jeszcze walki, no jest tych rzeczy dużo do zrobienia, jakby nie patrzeć, także no tak to wygląda. Dobra, teraz męczy dusza zwiadowca, też mocny hit na sam koniec. Tutaj mamy maga, okej, ten mag pamiętamy, że padł po chyba 2 czy 3 grzybach, zobaczmy, fajny hitek na starcie jest krytyczny, no i tutaj bez krytyków długo, no i ledwo, bo ledwo, ale zobaczcie, w ogóle bez tylko jeden krytyk na samym starcie, no ale wystarczyło, udało się pokonać, no i biczownik, który w sumie też mnie zadziwił, że padł, ale grun, że właśnie się udało go pokonać, no i okej, no i git, nie? Myślę, że chyba z samej jawki jesteśmy w stanie dobić ten 200 level, także wleci kolejny pakiet i pewnie jeszcze coś tutaj poklikam. To by było na tyle, odcinek znowu później niż o 16, no ale wróciłem niedawno do domu i stwierdziłem, że chcę wam to nagrać. Mimo wszystko mam nadzieję, że się wam podobało, jeżeli tak to zostawcie kciuka w górę, wbijajcie na Discorda dla widzów w przypiętym komentarzu i opisie, pamiętajcie o filmie Protexa, o którym wspominałem na początku w przypiętym komentarzu, na Twitcha, również w przypiętym komentarzu link, kciuk w górę i subskrypcja z dzwoneczkiem, to przede wszystkim. Ja wam dziękuję za uwagę, za oglądanie, trzymajcie się i cześć!